Rosyjska propaganda ma kłopot z nieudaną mobilizacją w Rosji. Nie wiedzą, jak to przedstawiać. No bo to już 300 tysięcy zagrożonych poborem Rosjan młodych zwiało za granicę. Na granicach kolejki uciekających, lotniska zapchane, płacz, starcia z milicją. I moim zdaniem rosyjscy propagandyści powinni wykorzystać te filmy do swojej narracji, prawda? Na przykład w formie, no nie wiem, rosyjskiej kroniki radiowej, prawda? Na przykład tak. To już kolejny miesiąc zwycięskiej trzydniowej operacji specjalnej w Ukrainie. Prezydent Putin ogłosił mobilizację, aby umożliwić nie tylko wybranym, ale także szerszym rzeszom Rosjan zasmakowanie zwycięstwa. Oto młodzi, entuzjastyczni Rosjanie stojący z walizkami w gigantycznej kolejce do komend uzupełnień, którzy chcą być częścią operacji wyzwalania Ukrainy od Ukraińców. Niektórzy nawet porzucają samochody, by na piechotę szybciej otrzymać tak oczekiwane powołanie. Inni wsiadają do samolotów, by jak najszybciej dotrzeć na front. Entuzjazm jest tak wielki, że w niektórych miejscowościach doszło do walk z milicją, byle tylko być pierwszym w kolejce. Gdzie nasze wezwanie? Gdzie nasza kolej? Krzyczą młodzi z niecierpliwości. Zapał jest tak wielki, że w kilkunastu miejscach spłonęły od patriotycznego żaru komendy uzupełnień. Niektórzy mężczyźni płaczą. Niestety, ochotników było tak wielu, że nie zmieścili się w pierwszym rzucie. Oto płaczą też kobiety, to z żalu, i pocieszają synów i mężów, którzy muszą jeszcze czekać na powołanie. Patriotyczny pęd do mobilizacji ma także podłoże duchowe. Patriarcha Cyryl obiecał wszystkim, którzy zginą, odpuszczenie grzechów. Radość z tego powodu wśród mobilizowanych jest nie do opisania. A pan prezydent Putin ze wzruszenia płacze w bunkrze. Tak to trzeba robić.